Dzień dobry, z tej strony Anna Lańczowska ze Szkoły Księgowości. Dzisiaj chciałabym Ci opowiedzieć o badaniu biegłego rewidenta. Wiele księgowych obawia się tego badania i nie wie, jak się do tego przygotować. Najczęściej myślimy, że badanie biegłego rewidenta polega tylko i wyłącznie na sprawdzeniu, czy dobrze zaksięgowałam daną pozycję kosztową, daną pozycję przychodową, czy wszystko wykazałam itd. Natomiast badanie biegłego rewidenta tak naprawdę zaczyna się od badania kontroli wewnętrznej w firmie, a więc tego, w jaki sposób jednostka weryfikuje, czy wszystko, co dzieje się z dokumentami właśnie wewnątrz tej firmy, przebiega prawidłowo, czy zamówienia składane są zgodnie z instrukcjami, czy później towar, który przyjeżdża, zgadza się z zamówieniem, czy z umową, czy jednostka płaci terminowo swoje zobowiązania, czy jednostka otrzymuje swoje należności od kontrahentów w terminie, czy nie ma takiego właśnie ryzyka związanego z utratą płynności, związaną na przykład z sytuacjami jakimiś sądowymi, które mogą się pojawić, z jakimiś sporami, odszkodowaniami. I tylko nieznaczną część tak naprawdę całego tego badania dotyczy właśnie kontroli, czy nasza faktura została ujęta prawidłowo na koncie oraz czy została ujęta w prawidłowym okresie. To oczywiście jak najbardziej podlega kontroli, natomiast oprócz faktur musimy również do badania przygotować właśnie instrukcje wewnętrzne, więc jednostka musi dać się poznać tak naprawdę biegłemu rewidentowi. I tak jak przyjeżdżam na badania, no to nie znam tej jednostki, muszę ją poznać, muszę wiedzieć, jak obieg dokumentów wygląda w tej firmie, jaka jest polityka rachunkowości, co jednostka wybrała, w jaki sposób będzie wyceniać pewne sytuacje, gdzie ma dowolność, właśnie ustawa pozwala na wybór pewnych opcji, w jaki sposób dokonuje odpisów od należności, czy są to odpisy grupowe, czy są to odpisy indywidualne, w którym momencie dochodzi do tego odpisu, w jaki sposób zorganizowana jest ta cała kontrola wewnętrzna w jednostce, czyli kto odpowiada za którą część całego cyklu, już odpocząwszy od zamówienia, a skończywszy właśnie na uregulowaniu zapłaty i zakresie przychodów i kosztów. Cały ten obieg dokumentów i zdarzeń, które dzieją się w jednostce. To biegłemu rewidentowi pozwala na poznanie jednostki i później zweryfikowanie tego, co jest w księgach, czy to odpowiada zdarzeniom rzeczywistym, dlatego też biegły rewident powinien być obecny w czasie inwentaryzacji, aby zweryfikować, czy te stany, które wykazujemy w naszych księgach, czy te towary, materiały fizycznie są w takiej ilości, czy one są wartościowe, czy nie doszło do utraty wartości na przykład z powodu, że zalegają już długi, długi czas na magazynie i prawdopodobnie nie są sprzedawane. W czasie tego całego procesu poznajemy jednostkę, weryfikujemy po to, aby na końcu stwierdzić, czy to ryzyko zniekształcenia sprawozdania na ile jest duże, i czy doszło do zniekształcenia sprawozdania, bo tak naprawdę biegły rewident wydaje opinię na temat sprawozdania finansowego i opinia bez zastrzeżeń jest to ta opinia, na której tak naprawdę jednostce zależy, bo to potwierdza, że sprawozdanie finansowe nie zostało w istotnych kwestiach zniekształcone. Nie ma się więc co obawiać badania biegłego rewidenta, trzeba się po prostu do tego przygotować. Jeżeli natomiast nie wiesz, jak do tego się zabrać, w jaki sposób przygotować księgi do badania, to zapraszam Cię już do dołączenia do kursu Sprawozdania Finansowe 2019 w praktyce. Tam będziemy właśnie przygotowywać między innymi księgi do badania biegłego rewidenta.